Dominum ne Patris et Filii et Spiritus Sancti. Plaudetur Jezus Chrystus. In saecula saeculorum. Bierzemy do rąk znowu nasz modlitewnik do Ducha Świętego. Utrwalamy niektóre pieśni, któreśmy się już uczyli z naszego modlitewnika. Zaczniemy pieśń numer 2. Boże dobrotliwy Panie. Boże dobrotliwy Panie. Poddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił w te słowa, które czytam. Pochodzą z ust Najwyższego i z męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Idziemy, moi kochani, w kolejne nasze słowa, jakie daje nam Duch Święty. Jesteśmy przy 4 rozdziale naszego podręcznika metodycznego. Duch Uświęciciel. Przechodzimy do punktu numer 4 w komunii z Duchem Świętym. Córko, Twój Bóg mówi do Twojego serca. Otwórz je. Napełniam je rozkoszą mojego ducha, abyś poznała, że ja, Bóg, jestem niezmienny. I czego pragnę, to uczynić Cię również niezmienną i stałą w miłości. Ofiara Twoja ma sprawić, że staniesz się wierną jak ja i stałą jak ja, a rozkosz, jaką dla Ciebie przygotowałem, będzie Twoją nagrodą na wieczność. Mój duży Pan Bóg ma bardzo ambitny plan. Uczynić nas również niezmiennymi i stałymi w miłości. Wiele nas do końca życia czeka zmagań. Pokonać choćby tylko przestrzeń miłości nieprzyjaciół. To, moi drodzy, wiele, wiele pracy przed nami. Jednak tych rozpocznij już tu i teraz
być rozkoszą dla mnie. Czyń to, pielęgnując w sobie każdą komunię świętą. Bóg jest bardzo konkretny, bo dopiero od życia sakramentalnego z miłości eucharystycznej wypłynie miłość człowieka świata. To jest pryncypium i podstawa naszego funkcjonowania. Rozpocznij tu i teraz, by być rozkoszą dla mnie, czyń to pielęgnując sobie każdą komunię świętą. Ile oni już włożyli wysiłku, żeby pielęgnacja komunii świętej całkowicie zniknęła z rzeczywistości naszego życia parafialnego. Moje ciało i krew rozchodzą się po Twoim ciele i z nim łączą. Przypominam, tu Duch Święty mówi w tej chwili. To dla mnie całkowicie nowe spojrzenie. Jego krew Zbawiciela i ciało krąży po nas, ale krwi ciało Ducha Świętego. Krwi ciało Boga Ojca. Dzieci są ogromne tajemnice wiary, których się uczymy. Wchłoniesz mnie poprzez swoją miłość. A ja staję się Twoim pokarmem. Pamiętacie, jak odkrywałem przed Wami słowa Boga Ojca? Ja też byłem na Golgocie. Ja też wisiałem na krzyżu. Pragnę tego samego od Ciebie. Twoje ciało i Twoja krew muszą być pokarmem dla niej, dla mnie. Jest to logiczne. To bycie w zjednoczeniu w Duchu Świętym z Duchem Świętym, w komunii z Nim, wymaga również od nas, moi drodzy, totalnej ofiary. Dlatego Duch Święty mówi, że Twoje ciało i Twoja krew muszą być moim pokarmem. Używaj więc Twego życia tak, aby owocowało miłością, owocami pełnymi, dojrzałymi i słodkimi w moich ustach. Będę zadowolony, kiedy dbać będziesz o każdy owoc, podpatrując jego wzrost, aby był dosyć dojrzały dla Twojego Boga. Pamiętaj, ofiarą jest ciało, które staje się pokarmem, ciało dużą literą. A Duch, który daje Ci w Świętej Komunii, którego daje Ci w Świętej Komunii, nie ginie, nie rozkłada się w Twojej krwi, ale żyje wiecznie. Trudne to, ale bardzo logicznie wyrażane przez Ducha Świętego. Duch, którego Ci daje poprzez udział w Komunii Świętej, jest Twoją własnością na zawsze. Duch mój, żyje w Tobie przez cały czas.
On jest życiem Twojej duszy, siłą Twojego ciała, siłą do składania nieprzerwanej ofiary. Tak i dusza Twoja ma być miejscem mojego życia, spoczynku i rozkoszy. Czyli mieszkaniem dla Ducha Świętego jest Twoja i również moja dusza. Miejsce spoczynku i rozkoszy. Dajesz mi rozkosz, rozmyślając o mnie, zwracając się do mnie w swoich myślach w ciągu swojego życia. Dzieci, dobrze wiemy, ile upłynęło dziesiątek lat, kiedy zaczęliśmy co jakiś czas już w myślach przeżywać Ducha Świętego, zaczynać pracę z Nim, modlitwę, wołać do Niego. Ile to szło z nieba wysiłków i orędzi, żebyśmy to pojęli, że możemy być rozkoszą dla Ducha Świętego, rozmyślając o Nim, zwracając się do Niego w swoich myślach, w ciągu swego życia. Oczekuję adoracji po przyjęciu mojego ciała. Ale oczekuję również adoracji po przyjęciu mojego ducha. Czyli, moi drodzy, w Komunii Świętej nasze myśli od dziś zwracają się nie tylko do Pana Jezusa, ale i do uwielbienia i uwielbiania Ducha Świętego. Oczekuję adoracji po przyjęciu mojego ciała, ale i oczekuję również adoracji po przyjęciu mojego ducha. Duch ten, którym Cię wypełniam, nigdy nie umiera i nigdy nie znika, jest w Tobie, dopóki jesteś wolna od grzechu ciężkiego. Czyli tak samo jak grzechem ciężkim wyganiamy z siebie Pana Jezusa, tak również wyganiamy Ducha Świętego. Grzech ten zabija ducha. A więc, córko, pamiętaj, że trwamy w miłości nieprzerwanie, a Twoja adoracja objąć winna całe Twoje życie i każdą chwilę, ponieważ ja, Bóg, na zawsze trwam w Twojej duszy i oczekuję stałego uwielbienia. Niesłychane są te. Niesłychane jest to zdanie. Adoracja winna objąć całe Twoje życie i każdą chwilę, ponieważ ja, Bóg, zawsze trwam w Twojej duszy i oczekuję stałego uwielbienia. Wiecie, jak daleko byliśmy przez długi, jak ja daleko byłem przez długie lata od tej rzeczywistości. Po Komunii Świętej Duch Święty jest stale we mnie. Potrzebuję adoracji i uwielbienia. To uwielbienie, mówi Duch Święty, nie jest ono modlitwą słowną, ani umysłem
opróżnionym od spraw doczesnych. I to jest szalenie trudne zdanie, bo to idzie zrozumieć. Mówimy, że to uwielbienie Duch Święty nie mówi, że masz cały czas coś mówić, rozumiecie? I nie mówi, że masz nie pracować, nie jeść, czy nie odpoczywać, czy nie działać. Nie jest ono to uwielbienie modlitwą słowną, ani umysłem opróżnionym od spraw doczesnych. Adoracja mnie w Tobie jest stałym, miłosnym złączeniem, którym Ty działasz ze mną i poprzez mnie. Tu jeszcze Ducha Świętego będę prosił o światło, by przyszedł i wyjaśnił tę drugą część bliżej. Adoracja mnie w Tobie jest stałym, miłosnym złączeniem. Jest to zrozumiane, jak ktoś się super w kimś zakocha, to uczucie cały czas żyje, rozumiecie? Później jak się stabilizuje, to idzie całkowicie inaczej, ale na pewnym etapie jest to cały czas żywe. Włazi uszami, nosem, przez rurkę od włosa wejdzie, wszędzie się wciska. Adoracja mnie jest stałym, miłosnym złączeniem, którym Ty działasz ze mną i poprzez mnie. Stąd tu rozumiem, dlaczego nam Matka Boża mówiła, byśmy tyle razy w ciągu dnia przyzywali Ducha Świętego i tyle razy Wam dziękowali, kiedy skończymy jakąkolwiek niezależną inną czynność. Na ten punkt teraz będziemy musieli jeszcze bardziej głębiej patrzeć. Jawi się nam termin adoracja Ducha Świętego. Tego on w życiu jeszcze nie słyszał, ani my nie rozumiał. Adoracja Ducha Świętego. I tu nie chodzi o chwilę uniesień, klaskań, to jest całkiem inna dzieci przestrzeń. Zwykła szarzyzna, które już nie chcesz i masz jej dosyć, ma być uwielbieniem i adoracją Ducha Świętego, którym Ty będziesz działał z Nim i poprzez Niego. Tym jest adoracja, oddawanie czci mojej stępstwowi poprzez pamiętanie o niej. O adoracji i dziękowaniu. Dzieci, idzie to pojąć, ale strasznie to trudne. Nigdy, przenigdy nie jesteś sama, bo ja Bóg trwam w Tobie moim duchem. Jest to do zrozumienia. I siłę mojej obecności powiększam i umacniam w każdej komunii świętej, którą przyjmujesz. Diabeł wiedział, co jest siłą katolików komunia święta. Nasi przywódcy tak się fascynują dzisiaj protestantyzmem, że oni publicznie oddają hołd szatanowi w jego przebiegłym dziele. Luther miał dwie wielkie nienawiści. Czy wiecie jakie? Wymieńcie na głos. Mówiłem to. Prześwięta i papieskie. Do Eucharystii i kapłanów, to było razem, i do papieża. Diabeł wiedział, w co uderzać. Dziś miałem kapłana z Austrii, z Wiednia,
Dzieci, ja się przysłuchałem meldunkowi, co tam się dzieje. Wszystko jest rugowane. 3 dni temu z Belgii, na niedzielnej mszy świętej, 9 ojców celebruje mszę świętą. Wiecie, ile Belgów jest na tej mszy? 5. I 3 osoby świeckie goniące przy ołtarzu, które krew pańską przynoszą choremu kapłanowi, a 9 zdrowych stoi. Teraz rozumiecie, dlaczego w waszych komunikantach jest mąka ryżowa? Dlaczego biskupi amerykańscy dają przepisy na komunikantę, mówią łyżka miodu, tego proszku, tyle, tego. To jest oficjalnie w kurendach ich pisane. Nie, że mój wiem jest. Żeby czasami się tam skubany z nieba nie dostał nikt. Popatrzcie, jak to zdanie brzmi. Tym jest adoracja, oddawaniem czci stałej mojej obecności w Tobie poprzez pamiętanie o niej, że jest Bóg, czyli wołanie Go do pomocy Duchu Świętego. To nam Matka Boża wszystko wyjaśniała w jednej z reguł. Nigdy, przenigdy nie jesteś sama, bo ja, Bóg, trwam w Tobie moim duchem i siłę mojej obecności powiększam i umacniam w każdej komunii świętej, którą przyjmujesz, a także poprzez Twoją stałą adorację, która zachęca mnie i prowokuje do silniejszego zjednoczenia z Tobą. Stałą adorację po komunii świętej. Czy nawiedzanie to, co mamy w regule mariańskiej w naszych świątyń i uwielbiania Pana Jezusa. Dzieci, wszystko to wytłuczone. W związku z tym, kiedy Kościół rezygnuje z celebry mszy świętej, coraz mniej tych punktów jest, więc jest coraz mniejsza szansa na korzystanie z komunii świętej. Czyli nie powiększa się was, ani nie umacnia obecność Boga. A każda komunia święta jest źródłem powiększenia i umocnienia Bożej obecności w Tobie. Zdajecie sobie sprawę, jak ta bitwa wygląda? Przez prawie 2 stulecia słyszeliśmy, że trzeba życie ludzkie odklerykalizować. Czyli żeby kapłani mieli mniejsze wpływy na życie, żeby poszli za Chrystusem. To są 2 wieki tłuczenia. Widzicie, co ostatnio w Watykanie ogłoszono? Że trzeba odklerykalizować wszystkie dykasterie i ustalają procenta, ile trzeba kobiet zatrudnić. Do 20 lat będzie papieżyca. 100%. Pokazałem ostatnio te mechanizmy. Wyszła książka z imprimatur krakowskim o błogosławionym Dolindo Ruotolo, który będzie patronem wraz z Józefem na 12 lat bitwy. Jemu Pan Jezus pokazał piękną wizję mistycznego kapłaństwa kobiet. Ale co robi dziennikarka? Wypisuje to. W jednym tekście pięknie pokazuje, o co chodzi Państwowi, ale w innym tekście mówi: Kościół to dziś zrozumiał i już kobiety rozdają komunię świętą, a papież Franciszek powołał komisję zakonnic do zbadania diakonatu kobiet w pierwszym wieku. Jaki będzie wynik badań? Że były diakonice i najpierw siostry zakonne otrzymają święcenia diakońskie. Urząd, nie święcenia, urząd, bo to jest zmiana
zmiana rodzenictwa, urząd, to jest funkcja lektora, akolita. Później co będzie? Kapłaństwo. Później będzie kobieta papieżem. Są mechanizmy przerażające mnie, które rozprawiają wszystko. Dzieci, kiedy nie ma życia eucharystycznego, czyli nie ma umacniania w wiernym obecności Boga, kto musi wchodzić? Wchodzi demon. Bo jak nie wchodzi Bóg, w człowieka wchodzi tylko demon. To się wszystko składa. Od połowy XIX wieku to jest perfekcyjnie wszystko wprowadzane. Dla mnie nowością kazania jest adoracja Ducha Świętego. W codziennym wymiarze życia, w każdej funkcji. Kocham Cię, dziecko. I z tej miłości rodzi się pragnienia, pragnienie posiadania Twojej duszy w takiej silnej więzi, aby stała się już na ziemi moim posiadaniem i dziedzictwem. I tu pięknie Duch Święty mówi, to jest Twoje przeznaczenie. Luther sprytnie to diabeł zrobił. Calvin, puścił to. Przeznaczenie katolickie, bo ta idea jest zawsze, ta teoria jest w kościele katolickim była, oni to przenieśli na płaszczyznę, że Bóg sobie panią Alicję stworzył i powiedział, Stefcia, ty tak i do piekła pójdziesz. Co byś nie robiła do piekła? A do kory powiedział, ty mnie do nieba. Co byś nie robiła, pójdziesz do nieba. A posłuchajcie, jaka jest koncepcja przeznaczenia katolickiego. Kocham Cię, dziecko. Czyli to jest działanie Ducha Świętego. I z tej miłości rodzi się pragnienie posiadania Twojej duszy. Jest to logiczne. Jak ktoś kogoś pokocha, a jest wolny, no to się oświadcza, rozumiecie? I chcecie mieć na całe życie. Ktoś pokocha kapłaństwo, gdzie robił wszystko, latami będzie go, będą go wywalali z tego seminarium, z tamtego, aż w końcu go wyświęcą gdzieś tam. Perła ewangeliczna Sługowieści. Znalazł, szukał to, co pragnął, kochał. Więc jest logiczne, skoro Bóg nas kocha, to z tej miłości rodzi się Jego pragnienie, by posiadać nas, naszą duszę w tak silnej więzi, aby stała już się na ziemi ta dusza posiadaniem Ducha Świętego i Jego dziedzictwem. Czyli na ziemi jest możliwe osiągnąć pokaźny wymiar jedności nieba. Potęgi Boga i majestatu nie będziemy oglądać na ziemi, ale dzieci w zjednoczeniu. To jest ten święty Paweł. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, dzieci. Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, o czym dziś Duch Święty mówi. I więc nasze przeznaczenie to jest stanie się posiadaniem Ducha Świętego Boga w Trójcy Jedynego i bycie Jego dziedzictwem. I to jest, dzieci, nasze przeznaczenie. Każdy człowiek został przeznaczony do chwały nieba. Otrzymał takie same papiery, czyli taki sam zaszczyt, kiedy przyszedł na świat. Czy to u Mahometa, czy u Żydów, czy gdziekolwiek. Przecież koncepcja nowej wizji świata na czym polega? Że oni
ci, co przeżyją, gwarantują tym, co zostaną. Jak się ktoś urodzi nowy Krzysiu, że już będzie miał w chwili urodzenia 100 tysięcy dolarów na koncie. I z racji dóbr ziemi będzie mu przysługiwała dywidenda. Jest pytanie, kto będzie robił, kto nie kupował. Komu to przydadzą? Bo rozumiecie, żeby to zrealizować, trzeba podbić jakąś planetę. Czy jakiś znaleźć gwiazdozbiór. Czy nadążyć za moim systemem? A tu jest całkowicie inaczej. Moja miłość, mówi Bóg, Duch Święty, sprawia, że ja pragnę posiadać Ciebie w większej więzi, silniejszej. By już na ziemi Twoja i moja dusza stała się posiadaniem Ducha Świętego i Jego własnością, czyli dziedzictwem. Z tego bardzo prosty wniosek, moi drodzy, naszym przeznaczeniem jest niebo. Wszystkim to życzę. Życzę Wam żyjącym, abyście ten stan posiadania w Duchu Świętym przez Niego i bycia Jego dziedzicem osiągnęli jeszcze przed śmiercią. Żadnych wtedy tarapatów czy problemów ze śmiercią naszą już dzieci nie będzie. Jesteśmy wolni. Mamy możliwość wyboru. Ostatnio mam podczas czytania dzienniczka siostry Faustyny o panu marszałku Piłsudskim wyjaśniałem. Siedzi na samym dnie czysta. Nie jest do dna, ale tak, jakoby siedziała w piekle. Czyli dno czysta. Jak tam spadniesz, to dziecko nie wiesz, kiedy w ogóle wyjdziesz, bo tam nic z ziemi nie dociera. Do tej przestrzeni piekielnej czyśćca żadna modlitwa, żadna msza święta nie dociera. Więc naszym przeznaczeniem jest bycie posiadanym przez Ducha Świętego i bycie Jego dziedzictwem. Amen. Dzieci moje, nie słuchamy słowa, mnie aż głowa rozbolała, próbując to zgryźć, o czym Duch Święty do nas mówi. Duch Święty, dziękuję Ci za Twoje światło.